południowej części Niemiec, w miejscowości Bad Salgau, produkowane są maszyny do zbioru zielonek firmy Klas. Jedną z wielu inwestycji jest nowoczesny dział kontroli jakości. Najnowszą jednak jest linia montażu belek tnących MaxCut, stosowanych m.in. w koszarkach disco. Zautomatyzowane urządzenia dbają o to, aby każdy element dokręcony był z właściwym momentem obrotowym. Na sąsiedniej linii montowane są przystawki do sieczkarni samojezdnych. Wcześniej zespawana konstrukcja doposażana jest tutaj w elementy tnące. Na tych stanowiskach bębny wyposażane są w palce i noże, a w zapewnieniu jakości pomocne są specjalne klucze pneumatyczne. Tuż obok gotowe bębny łączone są z napędem przystawki. Przeniesienie ich ułatwiają dźwigi zawieszone nad liniami montażowymi. Po zmontowaniu przystawka zostaje uruchomiona, aby sprawdzić poprawność połączenia wszystkich elementów. W fabryce produkowane są 33 modele przystawek o szerokości od 4,5 do 9 metrów. W Bad Salgau zatrudnionych jest 550 osób. W szczytowym momencie produkcji fabrykę opuszcza do 180 maszyn dziennie. Fabryka stosuje nowoczesne technologie, m.in. 18 robotów spawalniczych. W innej części zakładu powstaje czujnik metalu montowany w zespołach tnących sieczkarni. Częścią fabryki jest też warsztat, w którym młodzi ludzie uczą się zawodu i przygotowują do pracy.